Nazywam się Bartek Węgrzyn. Jesteśmy w mojej pracowni w Krakowie, w Bronowicach Małych. Jestem rzeźbiarzem. Na co dzień pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Rzeźby, w pracowni rysunku profesora Andrzeja Zwolaka. Jako artysta tworzę obiekty, tworzę rzeźby, instalacje. Materiał, którego najczęściej używam, który konstytuuje moje prace, to tworzywo sztuczne, szkło akrylowe. Ale jest to jeden z wielu materiałów, których używam, ponieważ zdarzają się również elementy z drewna, z płyt pilśniowych, MDF-u, metalu. Skąd ten wybór? Myślę, że bierze się on stąd, że jest to materiał, który poddaje się temu gestowi twórczemu i jest to dla mnie niezwykle fascynujące. Jest to materiał również, który ma swoje właściwości, charakterystyczne właściwości, czyli jest barwiony w masie, więc ta skala kolorystyczna jest niemal nieograniczona. Ma tę właściwość, że może być matowy, może być transparentny, opalizuje. Myślę, że to akurat nie, znaczy to nie jest jakby dla mnie skomplikowana sprawa. Jestem akurat osobą, która przez długi okres w swoim życiu bardzo była przywiązana do takich działań bardzo przedstawiających, dbająca o warsztat, o jego jakby wysoki charakter. I co było dla mnie fascynujące, to jakby powolne rozbieranie tego przedstawiającego charakteru, czyli taka w pewnym sensie dekonstrukcja i rekonstrukcja przez własną perspektywę i próba wytworzenia z niej jakichś artefaktów, jakichś obiektów, które nie są jakąś fotografią, nie są też nawet próbą interpretacji, no stworzyło dla mnie jakąś taką przestrzeń do własnej pracy twórczej. Pracownia jest niezwykle ważnym elementem dla twórcy generalnie, ze względu na to, że no, pozwala na realizację swoich twórczych zamierzeń. Zwłaszcza dla osoby, która pracuje jakby w przestrzeni, dla rzeźbiarza, ze względu na to, że ta praca potrzebuje swojej własnej przestrzeni. Już nie wspomnę o szeregu różnych potrzebnych do tego narzędzi, zarówno podstawowych, jak i tych bardziej skomplikowanych. I tutaj to prawdopodobnie jest nawiązanie do tego, że również pracuję, czy przygotowuję jakieś projekty lub częściowo projekty w wersji cyfrowej. Może nie tyle projekty, co raczej jakieś szkice czy inspiracje. Przestrzeń, w której pracuję, czyli pracownia, to jest to coś, bez czego niezwykle trudno się rozwijać. I po etapie studiów jest to prawdopodobnie pierwszy krok, który każdy z nas powinien wykonać, chociaż nie jest to oczywiście łatwe. Jest to przestrzeń, która daje możliwość nie tylko podjęcia jakiejś pracy, ale również przestrzeń jakby potrzebna do rozwoju, potrzebna do własnej refleksji nad tym, co się chce faktycznie robić nadal. Generalnie stypendium czy wyjazdy to jest znakomite rozwiązanie i jestem wielkim entuzjastą tego typu pomysłów. Zresztą mój pierwszy wyjazd do Niemiec, który w 2008
był realizacją stypendium Socrates Erasmus, był dla mnie w pewnym sensie też kontaktem z tym światem zewnętrznym. Musimy pamiętać, że 2008 rok to jest jeszcze świat przed Facebookiem i albo u jego początku, gdzie tak naprawdę jakby ta część Europy, powiedzmy Polska, wchodziła dopiero w tą sferę takiej kultury cyfrowej, opartej głównie na obrazie, więc pewne informacje można pozyskać jedynie z książek tak naprawdę, czy z albumów, czy z jakichś czasopism. To też kontakt z tym światem, który był dla mnie nowym, był niezwykle fascynujący. Myślę, że też taka próba, która opierała się na tym, że trafia się w zupełnie inny krąg kulturowy, w którym w jakiś sposób trzeba sobie poradzić, to była dla mnie również niezwykle istotna. Muszę przyznać, że dużym zaskoczeniem była też duża otwartość osób, które tam poznałem i szereg stereotypów, które krążą albo krążyły w tym czasie, no, okazał się zupełnie mylny. Poznałem tam fantastycznych ludzi i przede wszystkim świat, w którym istnieje sztuka, istnieje na tym gruncie dydaktycznym, ale również na tym gruncie takiego odbioru społecznego, ponieważ uczelnia organizowała eventy, wystawy w mieście, które były bardzo, bardzo popularne wśród miejscowej ludności. Ciekawy wątek, który opiera się na komponowaniu tych elementów ze sobą i właśnie tworzeniu tego języka, języka, który opiera się bardziej na odczuciach, doznaniach, niż na schematycznie zapisanych treściach. I to jest coś, co kojarzy mi się ze słowami takiej amerykańskiej malarki Agnes Martin, która powiedziała raz, że utwór muzyczny czy muzykę wszyscy odbieramy całym sobą, prawda? Jesteśmy w stanie zaakceptować w pełni, niezależnie od tego, czy jest to utwór klasyczny czy nowoczesny. Natomiast od sztuki ciągle domagamy się kolejnych wyjaśnień i to jest coś, co w jakiś sposób rezonuje z moimi pracami i też odnosi je, było nie było, do tego odczucia, jaki daje muzyka, powiedzmy. Poszukiwanie tej harmonii, która w tych pracach bezwzględnie się znajduje, ja to tak czuję, jest taką gimnastyką również dla odbiorcy. I też tak jakby odczytuję swoje prace, które właśnie w kontakcie z tym odbiorcą w pewnym sensie się dopełniają, ponieważ każdy przynosi swój bagaż doświadczeń, swój bagaż skojarzeń i jest w stanie wyciągnąć z tych prac jakby swoją drogę interpretacji. W momencie, kiedy ktoś zatrzyma się chociaż na chwilę i ten obraz w jakiejś formule pozostanie mu w głowie i będzie do niego wracał, to już jest mój sukces bezwzględnie.